Za nami solidna porcja meczów w Starex Lidze. Powody do zadowolenia mają raczej GM Outmore oraz Haber Team. Beniaminek Ekstraligi dość nieoczekiwanie wdrapał się na pozycję lidera tabeli. Jako Beniaminek myślę, że prezentujemy się nieźle. Mamy kilku nowych chłopaków, cały czas się zgrywamy, ale punktujemy od początku, także nieźle to wygląda. Mamy zgraną ekipę w sumie. Myślę, że jak tak dalej będziemy grać, możemy zajść wysoko i tak celujemy w wysokie lokaty. Haber podróż na fotel lidera rozpoczął od sobotniego remisu 3-3 w meczu ze Świeckimi Orłami. W końcówce obie drużyny mogły rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść. Sprawiedliwy remis, mi się wydaje, że i Orły miały sytuację i my mieliśmy sytuację. Może my mieliśmy ciut więcej, jak wcześniej mówiłem, także no cieszy remis. Nas ten remis nie zadowala. Myślę, że byliśmy drużyną przeważającą, mieliśmy więcej klarownych sytuacji i żałujemy trochę, że zakończyliśmy ten mecz tylko z jednym punkcikiem, a nie z trzema. Bardzo czuć niedosyt. No, mieliśmy dwa przedłużone, byśmy jednego trafili, myślę, że już byśmy dociągnęli to do końca. Niestety po jednym naszym przedłużonym, od razu przedłużony dla przeciwnika i wtedy bardziej się cieszyliśmy z tego remisu niż jakbyśmy mieli przegrać, ale remis to remis, nie? Przedłużone rzuty karne to efekt ostrej gry obu drużyn w tym spotkaniu. Zawodnicy Haber Team mieli sporo pretensji do pracy arbitrów. Tak, no wydaje mi się, że w paru akcjach sędzia mógł się lepiej zachować. Nie wiem, jakie odczucia mają Świeckie Orły, ale no, z mojej perspektywy wygląda tak, że no, było parę pomyłek i no, na naszą niekorzyść oczywiście. No szkoda, no, ale to już jest po meczu. Nie ma co się kłócić z sędziami. Ważne, że jest tam 3-3 i wyciągnięty remis. Na początku meczu my faulowaliśmy ostro, oni faulowali ostro i sędziowie w miarę radzili sobie. Niestety pod koniec meczu myślę, że im się trochę to wymkło spod kontroli i nie chcieli dawać fauli w jedną i w drugą stronę i przez to była ta nerwówka. No niestety, taki zawód sędziego, że nigdy nie dogodzisz im. Po remisie z Orłami Haber poszedł za ciosem i w niedzielę pokonał Chełmże Jotos Power Polarz 5-0. Już po trzeciej bramce gracze z Chełmży stracili wiarę w jakikolwiek pozytywny wynik w tym spotkaniu. Racja. Zgadzam się z tym. No niestety mieliśmy kilka sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. No cóż, my jedziemy dalej. Jesteśmy wszyscy po wczorajszym meczu w drugiej lidze futsalu. Także no nie ma wymówek. Na pewno dotkliwa porażka mocno boli. No widać było, że chłopacy mają też wczorajszy mecz w nogach i no odstawaliśmy fizycznie. Za to zespół Habra naprawdę bardzo mocno nas zaskoczył swoją intensywnością na pewno i no cóż, tak to wyglądało. To było maksimum, które mogliśmy dzisiaj wycisnąć. Na pewno te niewykorzystane sytuacje gdzieś tam mocno bolą, nie? Miniony weekend może w końcowym rozrachunku zabolać też drużynę FC Świecie. Podopieczni Klaudiusza Sikorskiego ponieśli dwie dotkliwe porażki z Grestą oraz GMD. No, ciężko coś powiedzieć. No, generalnie dobrze graliśmy, powiedzmy, do pewnego momentu, ale dostajemy takie bramki z kontrataku, że w zasadzie no, bramkarz wychodzi albo 2-1 z zawodnikami przeciwnymi. No, ciężko, żeby temu zapobiec. Słaby powrót, słaba organizacja. No, musimy to poprawić, żeby te punkty zacząć zdobywać. Nie ma co kalkulować, trzeba następny mecz wygrać. Zagrać jak najlepiej, żeby po prostu była ta czwórka. W sobotę po FC Świecie, zwłaszcza na początku, niczym walec przejechała się Dresda, dla której był to dopiero pierwszy mecz w tym sezonie. Znaczy, zakładaliśmy, że będzie trudny mecz, bo są naprawdę dobrzy chłopacy. Jakoś się ułożyło dla nas dobrze, otwierali się, my wykorzystywaliśmy to. Cieszymy się z pierwszych trzech punktów. U nas większość chłopaków ma w nogach jeszcze i futsal i treningi, co było widać. To zmęczenie, jeszcze nie odpoczęli dobrze chłopacy. Też nie było nas w pełnym zestawieniu dzisiaj, nie było trzech chłopaków. Ale mamy to ogranie, jeszcze musimy dopiąć do końca wszystko i będziemy grać dalej o jak najwyższe cele. No to prawda, mecz zaczął się całkiem dobrze, był na początku z lekką przewagą dla nas, później zrobił się wyrównany. Byliśmy na połowie przeciwnika, tam próbowaliśmy odbierać piłkę, wychodziło to całkiem nieźle. Niestety później łatwo stracone bramki, gdzieś tam w pojedynkach 1-1 przegrywaliśmy. To spowodowało, że przeciwnik odskoczył na 4 bramki, no i troszeczkę później zrobił się kłopot.
Myślę, że to jest spowodowane tym, że my jednak spotykamy się tylko tutaj na meczach ligowych, a drużyna przeciwna gra normalnie razem w lidze, trenują, grają, są zgrani i są na bieżąco w treningu do dnia dzisiejszego. My mieliśmy teraz 3 tygodnie przerwy i w dzisiejszym meczu było to widoczne. Niedzielny mecz FC Świecie z GMD lepiej rozpoczął się dla Damiana Jankowskiego i spółki. FC Świecie dwukrotnie zdołało doprowadzić do wyrównania. W końcówce 4 trafienia dołożyło jednak GMD i pewnie wygrało to spotkanie. No to prawda, gdzieś złapaliśmy już kontakt, bo mieliśmy chyba nawet remis. No ale znowu nie zdążyliśmy gdzieś, głupia strata z przodu, nie zdążyliśmy wrócić. Przeciwnik znowu wyszedł na prowadzenie, no i cały czas ten wynik goniliśmy, gdzie na pewno trudniej się goni niż się broni. Niedzielnym ekstraligowym spotkaniom bacznie przyglądał się Marcin Mikołajewicz, który został ambasadorem Starecz Ligi. Jakie wrażenie miał po niedzielnej kolejce trener futsal w świecie? Ciężko cokolwiek powiedzieć. No, obejrzałem dzisiaj 3 mecze, na pewno zdecydowanie taki najszybszy mecz, najlepszy dla mnie do oglądania. To był ten ostatni mecz Grudziądza z zespołem FC Świecie. To było tempo, tutaj się coś działo. Szkoda tylko, że zespół ze Świecia zapomniał troszeczkę o obronie, bo naprawdę potencjał w ataku mają bardzo fajny, ale widać braki w obronie. Także ten mecz na pewno bym wyróżnił. Cóż mogę powiedzieć o tych poprzednich meczach? No, na pewno drugi mecz Chełmża z Haber Team to było jednostronne widowisko. Zespół z Chełmży, bardzo dużo niewymuszonych błędów własnych, także tu zdecydowane i zasłużone zwycięstwo. No i pierwszy mecz, tu dużo bym nie powiedział, bo jeżeli się ma jednego, dwóch zawodników na zmianę, to tak naprawdę wiadomo, że te tempo będzie spadało i ten mecz stracił na jakości. Jednak indywidualnie zespół Rafmiksu był lepszym zespołem i to spowodowało, że zgarnął 3 punkty. Zadaniem Marcina Mikołajewicza jest m.in. wyłapywanie talentów. Czy któryś zawodnik wpadł mu w oko i ma szansę na kontrakt pierwszoligowej drużynie? Powiem tak, na spokojnie, to były pierwsze obserwacje. Myślę, że będę tutaj częściej przyjeżdżał i na pewno jakąś perełkę wyłowię.